Cześć, witam cię serdecznie. Mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Wiesz co, wczoraj z Tomkiem Cioskiem zamieściliśmy takie bardzo krótkie wideo i krótki artykulik o tym, dlaczego w pewnych sytuacjach marketing internetowy w kancelarii czy strona internetowa mogą po prostu nie działać. Tak? Coś jest takiego, co może spowodować, że te działania, które podejmujemy, które ty podejmujesz, albo może które ja podejmuję, w pewnych sytuacjach po prostu mogą nie działać. Ale wiesz co, to jest tylko wstęp do dużo fajniejszych rzeczy, które chcemy pokazać jutro, i w piątek, i w poniedziałek, i w środę. Tam będzie znacznie więcej szczegółów interesujących ciebie rzeczy. No bo na przykład jutro zamierzamy opowiedzieć troszkę na temat jednej z najważniejszych rzeczy, które dotyczą marketingu, ale tak naprawdę to marketingu rozumianego bardziej jako umiejętne nawiązywanie relacji z klientami, potencjalnymi klientami, z partnerami biznesowymi i uwaga, z własnymi pracownikami i kandydatami na pracowników. Więc tak naprawdę będzie o emocjach. I nie krzyw się, bo za każdym razem jak mówię o emocjach, to widzę, że po prostu wiele osób robi miny takie, które mogłyby sugerować powiedzenie czy myśli: Rafał, skończysz, tak? Ale kiedy się dobrze zastanowisz nad tym, dlaczego podejmujesz takie, a nie inne decyzje, to nawet kiedy wydaje ci się, że podejmujesz racjonalną decyzję, bo sprawdziłeś to, tamto, siamto i owamto, to i tak działasz pod wpływem emocji. Dlaczego? Dlatego, że racjonalna decyzja wynika z zaufania. Sprawdzasz określonego rodzaju kryteria, warunki, czynniki i tak dalej, nawet obiektywne, i suma ich wszystkich powoduje, że masz zaufanie do danego rodzaju sprzedawcy, produktu, usługi, nie wiem czego jeszcze, tak? Ale zaufanie to jest nic innego jak emocje. I pewnymi elementami na te emocje można wpływać, na to właśnie poczucie zaufania i wynikające z tego poczucie bezpieczeństwa. Więc o tym wszystkim będziemy rozmawiali jutro, będziemy opowiadali jutro. I zachęcam ciebie właśnie do odwiedzin strony www.weblexsynergy.pl. Zapraszam ciebie dzisiaj, zapraszam ciebie jutro, w piątek, w poniedziałek i w środę. Pozdrawiam ciebie serdecznie. Będę się jeszcze na pewno odzywał. Hej, cześć.